próba mikrofonu, słychać mnie? Dzień dobry Państwa. Witam wszystkich. Otwieram piąte posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 lutego. Witam Pana Burmistrza Artura Pomianowskiego, witam zastępcę Pana Bartłomieja Godlewskiego, witam Panią Mecenas Małgorzatę Arciuch, witam Panią Sekretarz, witam pracowników Urzędu oraz przybyłych radnych. Zebraliśmy się dzisiaj, aby opracować sposób rozpatrzenia i załatwienia trzech petycji dotyczących szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. W związku z tym wpłynęły do Rady Miejskiej i do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji trzy petycje w dniu 28 stycznia 2021 roku. Wpłynęła petycja pana Ryszarda Kępy z dnia 11 grudnia 2020, petycja pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 oraz petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi z dnia 5 stycznia 2021 wraz z uzupełnieniem z dnia 16 stycznia 2021 roku. Celem opracowania przez Komisję propozycji sposobu ich rozpatrzenia i załatwienia. Wnoszący petycję pan Ryszard Kępa i pan Piotr Sterkowski wzywają Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym do podjęcia uchwały o następującej treści. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Kazimierz Dolny z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Kazimierz Dolny. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadających przez rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta i gminy Kazimierz Dolnych. Uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przejąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawanie obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Wnoszące petycję Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wnosi o podjęcie przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym uchwały popierającej petycję list otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej, członków rządu RP, posłów i senatorów, wójtów i radnych gmin w Polsce. Alarm, stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. Domagają się od rządu RP, posłów i senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski. Domagają się od rządu RP, posłów i senatorów dopuszczenia do mediów publicznych, polskich i zagranicznych, lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii. Punkt C. Domagają się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. Punkt drugi. Apeluję do władz gminy, aby podjęły szerokie działania edukacyjne, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby. A. Obrony przed zachowaniem, jakim jest wzmocnienie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność. B. Leczenie ogólnodostępnymi środkami. Na te dwie petycje, w zasadzie trzy, przedstawił nam burmistrz swoje stanowisko, które myślę, że najlepiej jakby przedstawił sam burmistrz. Proszę bardzo, udzielam głosu panu burmistrzowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te trzy petycje, no to sprawa jest dosyć jednoznaczna, dosyć prosta. Otóż są to sprawy jakby poza kompetencją Rady Miejskiej i Urzędu. Jeśli chodzi o decyzje w kwestiach ograniczeń związanych z pandemią, jak wiecie Państwo, też się nie mieszczą w kompetencjach Rady Gminy. Przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące profilaktyki i leczenia, należy wskazać, że to są kwestie realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu, między innymi, tak jak w naszym przypadku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym. Ponadto, jak Państwo pewnie wiecie, każdy organ, w tym Rada Miejska, nasza Rada Miejska zobowiązana jest do działania na podstawie i w granicach prawa, o czym stanowi właśnie artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy możemy jeszcze uzyskać jakąś opinię prawną na temat tych przywołanych petycji od pani mecenas? Dziękuję uprzejmie. Ja w pełni zgadzam się z tym stanowiskiem, które zostało przedstawione przez pana burmistrza. W mojej opinii Rada nie ma żadnych kompetencji do tego, by przedmiotem petycji się zajmować i w tym przedmiocie wydawać prawo miejscowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają jeszcze radni jakieś stanowisko swoje, ewentualnie zdanie do tematu? Czy panią radną Ewo? Tak naprawdę to my mamy tutaj do czynienia z jedną petycją, bo te są identyczne na zasadzie kopiuj-wklej. I ja też zgadzam się ze stanowiskiem pana burmistrza, bo gdybyśmy powiedzmy przyjęli taką uchwałę, to z kolei dyskryminowalibyśmy tych, którzy są zwolennikami szczepień i chcą się zaszczepić, więc wykracza poza nasze kompetencje jako Rady Gminy i myślę, że tutaj popieram stanowisko pana burmistrza. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pani radna Magda ma coś do powiedzenia? Ja tylko chciałam dodać, że zgadzam się z moimi przedmówcami i również jestem tego samego zdania. Już dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. W związku z powyższym, że stanowisko podjęte przez burmistrza oraz panią mecenas i podtrzymuje to stanowisko, że jako Rada Miejska nie jesteśmy kompetentni do zajmowania się tą sprawą. Udzielimy stosownej odpowiedzi osobom składającym petycję w formie pisemnej. Tak więc komisja przygotuje projekt stosownej uchwały i odpowiedzi na tę petycję. Tak więc temat dotyczący tych petycji uważam wstępnie za rozstrzygnięty. Tak więc czy jeszcze do komisji wpłynęła korespondencja pana radnego Janusza Kowalskiego? Przeczytam pismo. Dnia 19 lutego 2021 roku wpłynęła na ręce przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków Petycji pismo od pana radnego Janusza Kowalskiego z dnia 20, które cytuję. Przekazuję Komisji Skargi Wniosków i Petycji pismo radnego pana Janusza Kowalskiego z dnia 23 sierpnia 2020 roku dotyczącego przestrzegania warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej przy ulicy Rynek, działka numer 1113/3 dla ustawienia ogródka konsumpcyjnego przy lokalu Dom Architekta SARP oraz ogródka konsumpcyjnego przy lokalu gastronomicznym Cafe Kamienice. Pan radny Janusz Kowalski pismem z dnia 23 sierpnia 2020 roku zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej pana Mirosława Poki z następującym wnioskiem. Zwracam się z wnioskiem o zbadanie poprzez skierowanie niniejszego wniosku do odpowiedniej Komisji Rady Miejskiej przestrzegania prawa w zakresie wydanych decyzji IRG.7230.2.48.2020 z dnia 15 maja 2020 i innych
na zajęcie pasa drogowego przy ulicy Rynek w Kazimierzu Dolnym. Mój wniosek uzasadniam permanentnym łamaniem prawa w zakresie m.in. przestrzegania warunków zezwolenia wyżej wymienionej decyzji w punkcie i konsekwencja powyższego jest bezpośrednio zagrożeniem życia i zdrowia ludzi wobec uniemożliwienia korzystania z drogi pożarowej w dni targowe. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie. Chciałbym poznać opinię burmistrza na ten temat. Proszę. No, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o, bo rozumiem, że pytanie dotyczy przygotowania decyzji na ten rok. Jeżeli chodzi o rok 2021, zakładamy, że zapisu tego w decyzji o uprzątnięciu stolików nie będzie, bowiem jak Państwo doskonale wiecie, no w momencie, gdy stoliki były sprzątane z tego przejazdu, w tym miejscu notorycznie parkowały samochody uczestników targu bądź turystów. Często też zostawiane były po godzinie 13 czy po godzinie 12 po zakończeniu targowiska, co też uniemożliwiało później przedsiębiorcom rozstawienie stolików zgodnie z warunkami wydanej przez burmistrza decyzji. Myślę, że usunięcie tego zapisu będzie dosyć czytelne, transparentne, a jednocześnie nałożenie warunku o tym, że stoliki tak jak dotychczas nie mogą być instalowane na podestach, umożliwi szybki demontaż czy usunięcie ich z nawierzchni rynku i ewentualne działanie podczas akcji gaśniczej. Dziękuję. Wszystko. Dziękuję. Czy radni mają jakieś zapytania do tego wniosku pana radnego Janusza Kowalskiego? Jeśli nie ma pytań, w związku z tym, że musimy przegłosować stanowisko. Proszę, panie burmistrzu. Chciałem tylko dodać, że my się zastanawialiśmy długo nad tą sytuacją i uznaliśmy, że ze względów bezpieczeństwa będzie to dużo bardziej korzystne rozwiązanie. Tam jest na miejscu obsługa, w związku z tym usunięcie tych stolików zajmuje kilkadziesiąt sekund. Natomiast znalezienie kierowców pozostawionych samochodów to jest pół godziny albo i dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. W związku z tym, że musimy przegłosować stanowisko do spraw petycji, ogłaszam 10 minut przerwy.